Cześć dzień dobry, witam na kanale w Linuxa. Wiecie, ilu użytkowników, tyle opinii o GNOM można powiedzieć. Jedni zadowoleni, inni klną na to, inni stwierdzają, że jest to kawał szajseł, który się rozlatuje za co chwila. Dlaczego? Bo dodają do niego rozszerzenia, dlaczego? Bo Gnom jest niedorobiony i w ogóle. E, tylko jest jedna dość podstawowa rzecz, o której mało kto mówi. Mianowicie tutaj jest kwestia tego, żeby nie customizować GNOMA pod siebie tylko zmienić środowisko na inne, a druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy używać gnoma, to powinniśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, bo po prostu używamy tego gnoma w zły sposób, autentycznie. Gnom jest fajnym środowiskiem, nie dla każdego, oczywiście, że nie, tylko używacie go po prostu źle. No, no tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę w filmie Wam rozjaśnię, o co mi chodzi. Zobaczymy w komentarzach, co się będzie działo. Gorąco zapraszam na film. Ej, witam na znowu, żebym sprzęcie, tym razem jest to Yoga C13, dokładnie Yoga C13 z Pedorką 40 yy, tak to jest Pedora 40, GNOME 46, to jest live, akurat tutaj nie muszę mieć tego postawionego na dysku twardym, żeby pan to pokazać. Ogólnie tak. Tak jak powiedziałem w intro, większość ludzi źle albo no źle po prostu korzysta z pulpitu Gnom albo oczekuje od niego tego, żeby on był po prostu zupełnie czymś innym niż jest. Sporo z użytkowników lubi mieć ikonki na pulpicie, nawalone na wszystkiego i tak dalej. Do tego Taskbar, jak wiadomo w jakim systemie i tak dalej, ale to, to nie jest Gnom, trzeba zrozumieć. Wiadomo, że dzięki rozszerzeniom można sobie tego gnoma dostosować w pewien sposób, tak. Można ten dog gdzieś tam indziej umieścić, można to, można tamto, ikonki w trayu dodać i tak dalej, ale spowoduje to prawdopodobnie albo od razu, albo za, za jakiś czas rozsypanie się całego środowiska, zwiechy, błędy i tak dalej. Dlatego, że ten system nie jest do tego dostosowany, po prostu tutaj się powinno pracować w inny sposób. To co widzimy przed sobą, wiadomo, jedno biurko i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj możemy sobie potlikać z lewo, prawo i nam się przebijają pulpity, tak zwane przestrzenie robocze. Klikamy lewym i wtedy robi nam się coś takiego, nie? Klikamy sobie dodatkowo tutaj i wtedy mamy przegląd nie dość, że tego wszystkiego, wyszukiwanie, to jeszcze dostęp do programów, które tu są zainstalowane. Normalnie, wiadomo, że odpalamy sobie po prostu, no bierzemy, odpalamy FireFoxa, tak, jedziemy sobie w ten sposób. To, że nie może znaleźć, to nie ma żadnego znaczenia w tej chwili żadnego. Odpalamy sobie drugi tutaj program, tak, no i, i się zaczyna teraz bałagan. I tu już jest wielki błąd. Dlaczego? Ponieważ gnom. Hmm, pomyślcie sobie w ten sposób, że gnom to jest wasze biurko, wasze biurko przed wami. To ma być czyste, tak? Ma być wygodne, czyste i na tym biurku przeważnie się robi jedną rzecz. Czyli masz tam, nie wiem, myszkę, tlebaturę, załóżmy, tak, no to dobra, powiedzmy mamy dwie rzeczy. Mamy myszkę i mamy tutaj tlebaturę do kompletu, tak? I to de facto wszystko. Czyli powiedzmy, że mamy to zrobione w ten sposób. Czyli piszemy sobie coś na stronce internetowej albo coś tam, przeglądamy pliki, albo odpalamy tu terminal, bo chcemy pogrzebać w no systemie. przykładik po prostu uczę się komend Linuxa, ls, pisuję sobie ls, tak, jest bajka. Nie wiem, pisuję sobie nie wiem, touch, touch i widzę to na raz jest w porządku, tak. I powiedzmy, że taka praca tego rodzaju mogę sobie zmniejszyć tą stronkę, ewentualnie ją zwiększyć, tak, to to już zależy od, od danego człowieka, jak to chce postrzegać, jaki ma ekran, załóżmy, no to macie wtedy ten sposób, nie? I taka praca myślę, że jest całkiem de facto przyjemna, lepsza niż, yy, o bo LS, i muszę tu się przełączyć, tak, bo, yy, bo, bo jest ten sposób, i robić to w ten sposób to, to, to jest masakra. Nie róbcie tak, to jest bez sensu, nie? Troszeczkę. Ja wiem, że może trochę pouczam, ale. ale... Zmieńcie przyzwyczajenia, jeżeli chcecie używać gnom, po prostu nie zmieniajcie gnom do waszych przyzwyczajeń, tylko zmieńcie swoje przyzwyczajenia do gnom, albo tego pulpitu, nie używajcie, po prostu, to jest prosty temat, tak? To jest prosta rzecz. Kolejna sprawa, nakładanie się tutaj ikonek, na tych okienek, tak? No jedno na drugim jest, kurde, niby fajnie, niby wszystko pięknie, możemy sobie poszekładać, ale... W GNOME wystarczy zrobić taką fajną jedną... jak wam pokazywałem albo nie pokazywałem, to jak sobie naciśniemy tutaj Alt i klawisz Super, to mamy dostęp do drugiego pulpitu, tak? On jest automatyczny. No więc teraz naciskamy Alt, Shift, Super i przenosimy aplikację sobie tutaj, dany program. Teraz naciskając Super do góry, strzałka do góry, powiększamy to na ten. Po tym sobie możemy to ładnie przesuwać. Ctrl, Alt, proszę bardzo, jedno, drugie. No, jasne, że nauka pingwina konsolowa to średnio, ale jeżeli zamiast tego y, mamy tutaj na przykład jakąś grafikę do wykonania cokolwiek innego, które potrzebuje cały ekran nasz ekran, to odpalmy sobie na tym drugim pulpicie albo kalendarz na przykład, gdzie potrzebujemy mieć duży dostęp do y, dużej ilości rzeczy, nie? Coś takiego. No i wtedy nawet myszką możemy sobie to ładnie przełączać, tak? Jeżeli potrzebujemy y, dwie pełnoekranowe aplikacje mieć. Jest to po prostu rzecz przyjemniejsza. Nie musimy do tego mieć dwóch monitorów. Wiadomo, że drugi monitor nie każdy ma. Zajmuje to miejsce, swoje też kosztuje. Więc niektórzy po prostu nie chcą albo nie mogą mieć takiej konfiguracji. Dlatego można to robić w taki sposób, nie? I wtedy po prostu przełączamy sobie normalnie jeden, drugi i ten. I automatycznie Gnom dodaje nam kolejny pulpit, to już jest trzeci pulpit, czyli przypatrzmy sobie na overview tak zwany, to jest kolejna rzecz. Teraz, jeżeli chcemy odpalić sobie kolejny program, załóżmy, bo, bo potrzebujemy, nie wiem, maila na przykład, tak? Potrzebujemy mieć jakiegoś maila odpalonego, cokolwiek innego. Ja sobie wrzucę tutaj nosz od Writera i nie musicie klikać na tym i odpalać na tym pulpicie, który jest. Lewy przytrzymaj i pójść go tutaj. Wtedy automatycznie zostanie stworzony kolejny ekran, to jest pierwsza sprawa, a nam tutaj się odpali LibreOffice na naszym kolejnym ekranie, tak? Po prostu. Przynajmniej powinien. No, odpalił się. Bez najmniejszego problemu. No i możemy sobie myszką tutaj kliknąć. Proszę bardzo. On sobie to, nie sobie to chodzi w tle. I, I nie ma najmniejszego problemu. Nie trzeba tego minimalizować, dlatego przeważnie nie ma tlebiszy minimalizacji, znaczy przycisku minimalizacji, jeżeli chodzi tutaj o menu gnom Po prostu nie ma. Większość ludzi sobie to dodaje, bo minimalizujesz to, ale gdzie to zminimalizujesz? Gnom nie ma zasobnika i normalnie nie ma, po prostu nie istnieje, tak? Jest to wycofane już bardzo, bardzo dawno. Jeżeli to zminimalizujesz, to to minimalizuje się prawdopodobnie do paska tutaj, no i znowu się robi ewentualnie zwykła masakra z tego, tak? Natomiast przy takim układzie, takim workflow pracy, kwestia przyzwyczajenia się, i oczywiście tego, czy Wam będzie to odpowiadało, taka praca, bo na przykład tak. Jakieś swego czasu próbowałem używać Tiling Managerów. Ja produkuję filmy, znaczy produkuję, nagrywam filmy, piszę sobie różnego rodzaju teksty i do kompletu robię grafikę w Gimpie na przykład, albo tam jakieś inne rzeczy. I dla mnie Tiling Manager jest nieporozumieniem. Dlaczego? Bo to jest dobre dla koderów, które otwierają sobie 3 albo cztery konsole na jednym ekranie i im tam że już mi leci, na jednym leci debugger, na drugim mają kod, a na trzeci mają coś tam. Ja robiąc grafikę potrzebuję mieć pełny ekran, po prostu tak jak tutaj, nie? Bo inaczej to, to, to no, nie ma najmniej, najmniejszej opcji, żebym ja taką nie wiem, tutaj dowalił jeszcze kolejną okienko malutkie na dole i coś tu próbowało zrobić. No nie, to po prostu nie przejdzie. Dlatego tak jak Tiling Manager tak jak tego rodzaju pulpit, typu właśnie Gnome, nie jest pulpitem dla każdego, nie jest. Naprawdę, powtórzę też raz, nie próbujcie go dostosowywać do siebie na, na zbyt mocno, bo po prostu będzie się to psuło, lagowało, bo taki jest Gnome. Chcecie mieć pełną customizację, używajcie KDE Plasma. XFC na przykład również ma bardzo fajne możliwości. Chcecie minimalizmu? Użyjcie Flux Boxa, albo nie wiem tam czego na yy, teges, nie? Natomiast takie wymuszanie na gnom, żeby się stało drugą plazmą, to się skończy źle. I dla was, bo będziecie wkurzeni non stop, że to nie działa jak powinno. I będzie się tleje, a to się wiesza, a gnom to, no i zawiera nie wiadomo ile zasobów. No bo po raz kolejny powiem, źle na nim po prostu pracujecie. To jest de facto wszystko, nie? Są tutaj setki, znaczy setki nie, ale dziesiątki skrótów klawiszowych, naprawdę dziesiątki. Ja tu mam trzy strony wydrukowane praktycznie, to jest ledwo, ledwo część z nich. Wiadomo, że tego się nie nauczysz na pamięć. Siedząc i czytając, tak, tego się nie nauczysz. Możesz sobie poczytać, wypróbuj. Poczytaj, wypróbuj. Zacznij tego używać. Tak jak z nauką Linuxa, to, że będziesz filmy na YouTube oglądał. To, że będziesz czytać książki o Linuxie, to tego ty się Linuxa nie nauczysz, dopóki nie siądziesz i nie będziesz klepał, bawił się i tak dalej. To jest rzecz podstawowa we po wszystkim. Używając skrótów klawiszowych tutaj, no, jako że ja Gnoma nie używam często, to muszę mieć ściągę tutaj obok tego, bo no niestety, ale naciskając sobie ALDEF2, mamy takie menu, menu do wyszukiwania, nie wiem, mapy, mapy, załóżmy, tak? I teoretycznie to jest uruchamianie akurat komendy, nie aplikacji, no dobra. Shift A, przechodzimy sobie tutaj i tu na przykład piszemy mapy, załóżmy, z Gupa, tak? Jeżeli danej aplikacji nie ma, to ona zostanie tutaj wyszuk wyszukana na przykład, nie? W ten sposób jest to zrobione. Skróty klawiszowe, jasne, że nie są to obowiązkowe. Fajnie by było tego używać, ale to nie jest, że musi być na przykład używane tak jak tilingi, głównie za pomocą klebiatury. No nie, nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby nie, na przykład, nie? Załóżmy tak: odpalamy sobie dwie aplikacje, takie same. No i co? No i teraz będziemy się prze, między nimi, nie wiem, jakoś przełączać. Załóżmy, ja sobie dam tą aplikację. Daję ją, tak. Zrobimy sobie tutaj ALT, jak to było. Alt Shift super chyba, przeniosłem sobie na następny pulpit, proszę. Alt Shift super, przeniosłem. No i teraz załóżmy, że chcę zobaczyć sobie drugie takie samo okienko. Ja nie muszę robić tutaj w ten sposób, nie? Yy, tylko po prostu naciskam sobie Alt, bodajże tutaj ten myślnik taki co jest i przeglądam dane okienka danej rzeczy, nie? Czyli Alt z takim znaczkiem falującym powyżej tabulatora. Przełączasz się pomiędzy oknami danej aplikacji. On ci automatycznie przełącza pulpity. Kurde, sama przyjemność. Na przykład, skrótów naprawdę jest dużo, dużo więcej. Można je sobie samy, samemu fajnie poustawić. Mamy skróty klawiszowe, view, coś tam, bla, bla, bla. No i się zaczyna ustawianie skrótów klawiszowych. Chcesz ruszać, to ruszaj. Nie chcesz, to nie ruszaj, tak? Czyli odpalacze różnego rodzaju. Popatrzcie się, ile tego jest. Tego jest naprawdę... Pod korek, jak to się mówi, tak? Czy a propos pisania, czy a propos przełączania się aplikacji, wszystko możecie ustawić pod siebie, takam wam będzie wygodniej. Tu nie ma narzuconego, że musisz mieć tak i to jest jak łamanie tlawiszy, kurde, to po prostu łamanie sobie palców na tej klawiaturze, żeby to ogarnąć. No nie, używam czegoś często, to sobie ustawiam, na przykład nie wiem Ctrl Shift F jako Firefox, tak? Albo Ctrl Alt F jako Firefox. Nie wiem, Ctrl Alt Delete jako zamykanie systemu, nie ma problemu. Mam nadzieję, że trochę Wam taką zajawkę zrobiłem, trochę rzeczy uświadomiłem. Ja wiem, że są, są w ogóle dodatki i tak dalej, Ale to naprawdę się roz, rozsypie po prostu. Za chwilę wyjdzie GNOME 47 który znowu zmieni się coś pod maską i to grubo, i z te rozszerzenia, które wam działają 46, nie będą działać 47, znowu będzie, cały nimi mi mój pulpit. Naprawdę, zmień swoje przyzwyczajenia, dobry człowieku, będzie ci lżej pracowało na gnomie, a ci to nie pasuje. Użyj sobie budzi na przykład, tak? Budzi, które jest oparte na gnomie, ale nie wygląda jak, powiedzmy, macOS, albo, albo tego rodzaju rzeczy, nie? Proste i logiczne. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się komuś tam przydał. Dyskusja może się zacznie pod komentarzach troszeczkę na ten temat. Bo, kurczę, no wystarczy trochę porozmieniać sobie tematu, nie? I coś zmienić w sobie. I będzie po prostu przyjemniej. Dużo przyjemniej. Tyle. Do następnego filmu, dzięki wielkie za wszystko co robicie, oglądacie, i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się pozdrawiam Bartek, cześć.